więc mówię tutaj tej koleżance z Euro, że z Eurobank, że sklep pisowski, no bo taki Mareczek piwa tu natłukł i gdy się kłócił, to mówi, wrzeszczał, to jest sklep pisowski. Ja mówię, słuchaj, co ty gadasz? Ale jak patrzę, jak oni się tutaj kłócą, już, że nawet wyszli po mszy, to żeby zamknąć im ten sklep na jedną niedzielę dzisiaj, to byłby no, wielki dramat, bo muszą żreć, muszą jeść, muszą pić. Także o czym my tutaj mówimy, że w soboty, że w niedzielę sklepy będą zamknięte. Jedyne co tylko złe, to dziewczyna z Eurobank powiedziała, że tam jest park zabaw na korytarzu King Cross Praga i ona mówi, straszny hałas, nie może tego wytrzymać, a na podwórku się nie będą bawić, tylko z cygańskiego podwórka przyjadą sobie tutaj do sklepu, bo tu jest mydło i powidło i huk robią, a ona w Eurobank pracuje i dla niej to jest nie do zniesienia.